Dzień dobry. Piękny dzień, lekko wieje. Dobrze i niedobrze, zobaczymy jak to wyjdzie. Zaplanowane małe testy z jak do tej pory niezawodnym zero. Dzisiaj zostały jeszcze doposażone o GPS, tutaj zamontowany. Pracuje prawidłowo. No i celem dzisiejszego testu jest sprawdzenie, z jaką prędkością zero maksymalnie lata. I czy taki GPS będzie miał praktyczne zastosowanie też i w innych modelach. Nie wiem, na przykład, żeby odnaleźć, jakby zaginął, chociaż do tego stosuję inne rozwiązania, ale to może kiedy przy okazji. Także przygotowania trwają, modelu do lotu. Za chwilę polecimy. Do zobaczenia za chwilkę. Kamerka na pokładzie, za chwilę ją uruchomimy. Systemy sprawne, gotowe. Trawka nam tutaj zieleń odbija, robi się coraz dłuższa. To też będzie ciekawa sytuacja, mogła być przy lądowaniu. No by tutaj nic się nie przytrafiło. Polubiłem już to zero, zresztą jak widać tutaj pojawiły się malowania. Ogólnie to nie bardzo lubię robić modele makietowe, bo jak coś się im przytrafi, to zawsze bardziej szkoda. A z drugiej strony pomalowany model zawsze lepiej lata, a nawet także no zobaczymy jak to będzie. Ok, kamera akcja, włączyć systemy. Ok, samolot w powietrzu. Co on nam z akrobacji pokaże? O! Coś tam potrafi jednak. Wieje. Coś tam nam może pokazać. Jak widać, no tu pod wiatr to mniej chętnie to będzie robił, ale fajnie. Także lekkie zacięcie do akrobacji, jak widać, też ma. No dobrze, wylądujemy sobie sprawdzić, w jakich to jednostkach ten samolot lata. No i jaka ta prędkość jego maksymalna była. Najpierw troszeczkę. O, z wiatrem idzie żwawo. Pod wiatr już spokojnie. I na ziemi. Cały zakładam. No dobrze. To idziemy do samolotu i na stanowisko startowe. Obejrzymy sobie to wszystko. Ciekawe tutaj parametry nam daje GPS i fajnie. No cóż, cóż dodać, cóż ująć. Im więcej wiemy, tym lepiej dla nas na następne loty. I tak wychodzi na to, że bez problemu zero potrafi latać z prędkością ponad 100 km na godzinę. Na razie nie emocjonuję się tym nadmiernie. Ja sobie jeszcze to będę chciał sprawdzić z samolotami innymi wyposażonymi w GPS-y. Na tą chwilę jeszcze takie maszyny, która ma odbiornik pozwalający na podpięcie tego GPS-a, nie mam. No ale cóż, chyba bym musiał jeszcze jedno takie zero wydrukować, bo te szare zero to dobrze latają. Oczywiście żartuję, to taki chyba zbieg okoliczności. Ale mam nadzieję, że kolejny samolot tutaj będzie poskładany, będzie tak samo dobrze latał jak to zero. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.